sadownicy jest w bardzo trudnym momencie. Głównie czynnikiem, który to zdecydował, to rosyjskie embargo. Mamy oczywiście cały czas nadzieję, że kiedyś wrócimy na rynek rosyjski, który jest dla nas rynkiem najbardziej atrakcyjnym, najbardziej rozwijającym się, kupującym największe ilości jabłek, ale na pewno 1 sierpnia przyszłego roku to nie jest moment, kiedy Rosja zniesie embargo. Na pewno nie będzie to embargo zniesione w stosunku do Polski, bo jesteśmy w specyficznych relacjach z Rosją. Ale mimo tego próbujemy znaleźć w tym trudnym momencie drogi wyjścia. Te drogi wyjścia to zarówno pomoc bezpośrednia ze strony Komisji Europejskiej, jak i budżetu krajowego, ale także szukamy alternatywnych rynków sprzedaży. Te rynki nie są aż tak otwarte, jakby sobie niektórzy tego życzyli. Większość krajów świata, które mają potencjał zakupowy dotyczący jabłek, to kraje, które albo są same producentami, albo mają ustaloną listę dostawców. A większość tych krajów chroni swój wewnętrzny rynek różnymi metodami. Albo wprost nie pozwala eksportować, albo stosuje bardzo wysokie stawki celne, albo przyzwyczajenia konsumentów, sieci handlowych, kanałów dystrybucji są takie, że nie pozwalają komuś nowemu wejść. Ale systematycznie na tych rynkach staramy się być obecni. Te rynki systematycznie otwieramy i myślę, że w perspektywie miesięcy i kolejnych lat będą to dla nas rynki bardzo atrakcyjne. Myślę, że kiedyś nie będzie funkcjonowało embargo rosyjskie. Na ten rynek powrócimy, ale to już będzie pewnie inny rynek. Dlatego w tym trudnym momencie sadownicy muszą podejmować decyzję o tym, aby dalej kontynuować produkcję. Może ją trochę inaczej prowadzić, inaczej objął ją dopasowywać, inne metody przechowywania, zorganizować się jeszcze lepiej na poziomie grup firm handlowych, a te muszą ze sobą współpracować, a nie przegrywać wewnętrzną konkurencję, oferując coraz niższe ceny na rynkach światowych. Jeżeli taka konsolidacja branży nastąpi, to myślę, że w perspektywie 2-3 sezonów możemy optymistycznie podchodzić do scenariusza dalszego rozwoju polskiego sadownictwa. Jeżeli natomiast sprawdzą się te czarne myśli, czyli nie otworzymy nowych rynków, Rosja nadal będzie zamknięta, a my będziemy jako Polska z Polską konkurować na poziomie gospodarstw, na poziomie firm, grup producenckich, to mam obawy przypuszczać, że będziemy raczej dążyli do kierunku, kiedy Polska będzie mniej liczącym się producentem i eksporterem jabłek niż to było w minionych latach. Polska produkcja była zdeterminowana do tej pory przez rynek wewnętrzny i eksport do Rosji. Tam na tych rynkach u nas i w Rosji dominują odmiany, które w większości uprawiamy. Z reguły odmiany dwukolorowe, czyli jabłka zielone z czerwonym rumieńcem. Natomiast zupełnie inne trendy są na rynkach światowych, zwłaszcza tych rynkach odległych. Tam królują tak zwane odmiany jednokolorowe, czyli jabłko jest albo całe czerwone, albo całe zielone. Chcąc znaleźć się na tych rynkach, chcąc eksportować na te rynki, musimy albo przekonać tamtejszych konsumentów do naszych jabłek. Takie działania prowadzimy, ale one nie są łatwe. Albo zacząć produkować tak, jak tego oczekuje tamtejszy konsument, czyli sadzić odmiany, produkować odmiany jednokolorowe. Myślę, że i w jednym, i w drugim kierunku powinniśmy iść. Ci, którzy mają takie możliwości, muszą przestawić swoją produkcję na inne odmiany, te, które akceptują bardziej odległe rynki. Nieraz te rynki bardzo atrakcyjne, także pod względem cenowym. Nie możemy już tylko myśleć o rynku rosyjskim, a absolutnie nie możemy myśleć o perspektywie takiej, że będziemy produkować na potrzeby przemysłu przetwórczego, bo wtedy z góry jesteśmy skazani na porażkę. To środowisko, ten sektor nie zapewni nam dobrych cen. Ale jeżeli tą produkcję przestawimy, będziemy osiągali dobrej jakości odmian, produkcję wysoką z jednostki powierzchni, dobrze to przechowywali, dobrze to oferowali do sprzedaży, to myślę, że tak nawet odległe rynki jak rynek Indii, Chin czy Singapuru będzie dla polskich producentów dostępny.